Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Rodzinnej, druk nr 2798. 13 grudnia odbyło się drugie czytanie, kluby zgłosiły 10 poprawek. 14 grudnia dzisiaj komisja się zebrała, rozpatrzyła zgłoszone poprawki i rekomenduje drugą poprawkę odrzucić, pozostałe poprawki przyjąć. I oczywiście przyjąć całą ustawę, na którą czekają firmy rodzinne. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy.